Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl. Czerwiec, drodzy państwo, w polskiej polityce, no to oczywiście analiza rzeczywistości po wyborach do Parlamentu Europejskiego, to także rekonstrukcja rządu, ale niech nam nie umkną także sprawy ważne, które dzieją się trochę na marginesie tych głównych debat, które toczą się przez wszystkie tytuły prasowe, telewizyjne, radiowe. No bo do Stanów Zjednoczonych wybiera się pan prezydent Andrzej Duda wraz ze swoimi ministrami, co załatwi, mówiąc wprost, prezydent Duda w Waszyngtonie, w Białym Domu, podczas spotkania z Donaldem Trumpem. O to będziemy pytać w naszym cyklu gorących pytań telewizji w Polsce.pl, a będziemy szukać odpowiedzi razem z Aleksandrą Rybińską, Tygodnik Sieci, Marcin Wikło, portal w polityce.pl. Szanowni państwo, no właśnie, co prezydent Duda przywiezie ze Stanów? Dobre wieści. Oczywiście jest temat numer jeden, czyli zwiększona obecność amerykańskich żołnierzy na terenie Polski, no ale tylko o to chodzi w takiej wizycie? No nie, tym razem nie tylko o to chodzi, bo toczy się ogromna rywalizacja o nowe technologie. Tutaj polskie media piszą startup, a myślę, że chodzi bardziej o sztuczną inteligencję. I jest przewidziana wizyta w Silicon Valley, czyli jakby w hubie, amerykańskim hubie, gdzie te, nad tymi nowymi technologiami, nad tą sztuczną inteligencją toczą się prace. Wszyscy o to rywalizują, Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone. No i my musimy w jakiś sposób wskoczyć na ten wagon, zanim on odjedzie, bo to się toczy tak niesamowicie szybko, a my po prostu takimi technologiami nie dysponujemy. No i koniec końców świat w przyszłości będzie wyglądał tak, że... Co mamy do zaoferowania? Co mamy do zaoferowania? No, Amerykanie oczywiście chętnie sprzedają swoje technologie za ciężkie pieniądze, to jest to, co mamy do zaoferowania, to jest UNO. Tak samo amerykański przemysł zbrojeniowy, jak i każdy inny. Więc tutaj jest także zainteresowanie oczywiście ze strony USA, żebyśmy kupowali ich technologie, a nie na przykład chińskie lub bodajże inne, które będą rozwijane pewnie też przez takie państwa średniej wielkości jak Niemcy. No i to jest myślę, ważne odnoże tej podróży. No bo z jednej strony mamy oczywiście starania o Fort Trump, ale to są starania obliczone na lata, bo tego Fort Trumpu tak od razu nie będzie. Teraz będzie pewnie dyskusja o tym, żeby zwiększyć troszeczkę tą stałą rotacyjną obecność. No i Fort Trump to jest kwestia zgody kongresu. To są rzeczy dosyć skomplikowane. Czyli nie tylko czysta, twarda polityka, ale także taka polityka, która dzieje się nie w gabinetach, a w laboratoriach na przykład. Oczywiście. Marcinie, ty rozmawiałeś z prezydentem Andrzejem Dudą, wywiad w Tygodniku Sieci Okładkowy, bardzo ciekawy, polecamy, razem z Markiem Pyzą przeprowadziłeś tę rozmowę. Na pewno i tutaj, gdzieś w kuluarach pojawiał się ten temat wizyty pana prezydenta Dudy w Stanach. Co mówiła głowa państwa, kiedy gasły dyktafony i kamery? Znaczy, powiedziałeś tak, co załatwi, co przywiezie, tak, to są dwie różne rzeczy, bo mam wrażenie, że załatwione to już wszystko jest, bo to się nie dzieje w momencie spotkania dwóch prezydentów, tylko wcześniej te wszystkie sprawy są ustalane, natomiast przywiezie pewnie potwierdzenie pewnych wcześniejszych ustaleń. Co do tego Fort Trump, to ja mam w ogóle takie obiekcje, bo my to Fort Trump wyobrażamy sobie coś takiego jak bazę Rammstein na przykład w Niemczech. Mam wrażenie, że taka baza nigdy w Polsce nie powstanie. Czegoś takiego po prostu nie będzie, to się nie opłaca, to jest niepraktyczne. Amerykanie tego już nie robią. A poza tym za chwilę może się zmienić prezydent i też nie wiadomo, co będzie. Natomiast jakby zapewnienie tego, że tutaj wojska będą stało rotacyjnie, czy będzie więcej Amerykanów po prostu u nas, coś, co bezwzględnie daje nam bezpieczeństwo w naszej trudnej części świata, to jest, wydaje mi się, że to już jest przesądzone, postanowione i że już 12 w Waszyngtonie, bo stamtąd zaczyna się ta wizyta, prezydent to powinien przywieźć. To i uważam, że to jest ta polityka, to jest to, o czym jest najgłośniej, o tym wiemy, ale Ola mówiła też o tych sprawach technologicznych i biznesowych i mnie się wydaje, że to jest równoważna albo nawet i ważniejsza część tej wizyty, tak, bo akurat jeżeli nie mamy swoich technologii, to bierzmy je od najlepszych. Rzeczywiście Stany Zjednoczone to są liderzy światowi i oczywiście lepiej, żebyśmy kupowali technologię amerykańską niż na przykład chińską. Amerykanom poza naszymi pieniędzmi, co ich może interesować? Interesować może to, że oni tą technologię będą rozsiewać właśnie w takim newralgicznym punkcie tej Europy Środkowo-Wschodniej. Instalują tutaj swoje technologie oni, a nie na przykład Chińczycy, tak? Więc to wydaje mi się, że to jest takie zdobywanie terenu. Nie przesadzałbym może z tym, ale to też na pewno jest gdzieś tam istotne, więc jakby te dwa czynniki, taki polityczny i gospodarczy, tej wizyty są bardzo ważne. To ktoś, kto bywa z prezydentem, wie, że to wizyta nie jest tylko czysta polityka, to no nie właśnie. Jest czysta kurtuazja, tam się dzieją też, to są spotkania z biznesmenami, to jest zachęcanie też amerykańskiego biznesu, czasem nie takich wiodących firm dużych, ale mniejszych, do tego, żeby w Polsce inwestowały, żeby przywoziły tutaj pieniądze. To jest taka sytuacja win-win,
bo my jesteśmy niezłym rynkiem w sumie, może nie ogromnym w skali europejskiej, ale niezłym przede wszystkim ze względu na to położenie i za naszą i ze względu na naszą jednak taką wiodącą pozycję w tej formacji Trójmorza, która została trochę reaktywowana. I tutaj na tej wschodniej flance Unii Europejskiej, na tej wschodniej flance NATO, to jesteśmy liderem i jakby nasz głos jest bardzo, bardzo słuchany. Myślę, że z Polski też mogą wypłynąć pewne sugestie, żeby kierować się, jakby orientować się na Amerykę i stamtąd brać technologię. Myślę, że Amerykanie też liczą, aha, że poprzez Polskę trafią do innych krajów, które jest w tym regionie. Jeszcze jeden ciekawy, myślę, wątek tej wizyty. Chodzi o rewizytę Donalda Trumpa w Warszawie, do której miałoby dojść w Polsce, do której miałoby dojść 1 września w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ten symbol, pojawienie się tutaj prezydenta Stanów, tak ważny dzień dla polskiej tożsamości, dla polskiej historii, będzie takim sygnałem potwierdzającym nasze polsko-amerykańskie relacje? Znaczy tak, no to będzie głównie gest. To znaczy, to było, mieliśmy także podczas tej pierwszej wizyty Donalda Trumpa, gdzie były piękne słowa i gesty. Natomiast no, to będzie miało przede wszystkim wymiar symboliczny. A po drugie, oczywiście dla Trumpa, no, kampania się zaczyna, prawda, na jesieni i tak dalej, już w zasadzie do przed wyborami do no, prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest ostatni rok, więc to dla Trumpa też będzie taka możliwość, żeby troszeczkę sobie wizerunek poprawić, no bo jak sam mówił, w Polsce jest bardzo popularny, w Polsce przychodzą tłumy i cieszą się na jego widok, inaczej niż w innych krajach Europy no, Zachodniej. Chociażby jak pojechał teraz do Wielkiej Brytanii, no to tam reakcje były różne na ulicach, prawda, były jakieś plakaty, że Trump won i tak nawet dalej. I nawet protesty były na ulicach, natomiast u nas jest jednoznacznie pozytywna reakcja, więc to jest też taka możliwość dla Trumpa, żeby się pokazać w pozytywnym świetle, bo jest u siebie w domu bardzo mocno atakowany wciąż i nadal. Ta cała Russia Gate troszeczkę się rozjechała, ale nadal są podejmowane próby, żeby w jakiś sposób mu zaszkodzić wizerunkowo. No więc to tutaj będzie chyba dla obopólnej korzyści będzie ta wizyta. Dla nas ten symboliczny, my jesteśmy ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, także oczywiście Rosja będzie obserwowała tą wizytę, a dla Trumpa również z tego wynikają pewne korzyści, więc tutaj tak można powiedzieć, że to jest sytuacja win-win. I Rosja będzie chyba obserwowała jednak z pewnej odległości, to znaczy z Moskwy. Rosja tą i Chiny, wizytę, bo tak, nawiązując do kwestii właśnie tych technologii, no to jest jednak tak, że Chiny i Stany Zjednoczone rywalizują Europę, rywalizują także Europę Środkowo-Wschodnią. Walka o Huawei oraz prawda, sieć 5G, no tutaj widzimy na przykład, że nasi partnerzy w grupie V4, Węgrzy, jasno Amerykanom odmówili, powiedzieli, będziemy brali chińską technologię, będziemy współpracować z Pekinem, więc Amerykanie tu też natrafiają na pewne trudności, więc my jesteśmy takim partnerem, którego mogą być pewni, natomiast oczywiście w zamian będą także chcieli, żebyśmy się jednoznacznie opozycjonowali, to znaczy jednoznacznie odrzucili jakiekolwiek propozycje, które będą nadchodziły z Chin, nawet jeżeli one mogłyby być ewentualnie dla Polski korzystne, bo taka oczywiście także będzie cena tej współpracy i tych żołnierzy, którzy zostaną wysłani na wschodnią flankę do Polski. No oczywiście, że trzeba to jakoś pakietowo rozwiązać i pakietowo traktować. Tak. Polityce. Co do tych gestów i gest 1 września obecność, bo wydaje mi się, że tu też już jest przesądzone i że prezydent Trump tutaj będzie. Widać, jaki jest prestiż, tak, jaka jest ranga takiej imprezy, na której amerykański prezydent się pojawia. Ona jest automatycznie większa w świecie. Teraz mamy obchody D-Day w Wielkiej Brytanii. Donald Trump tam jest, a Władimir Putin no, patrzy właśnie z poziomu Kremla, sobie to wszystko obserwuje, nie jest zapraszany. Podejrzewam, że w Polsce 1 września będzie podobnie, więc to też jest jakaś taka naturalna orientacja nasza na zachód i w kierunku Ameryki, a ostentacyjne odwrócenie się od Rosji. No, Władimir Putin przeżywa w tym momencie, mam wrażenie, ciężkie chwile jednak, bo no, on oczywiście tego na swojej KGB-owskiej twarzy nie pokaże, ale i tutaj jakby te emocje będzie wstrzymywał, ale to musi być dla niego dotkliwe, że jednak może sobie to poobserwować wszystko w telewizji, a w tych najważniejszych miejscach, gdzie dzieje się ta wielka europejska czy światowa polityka, już go w tej chwili nie ma. To jeszcze jeden wątek, który wraca, tak naprawdę mam wrażenie, co wizytę, co rewizytę również przy okazji relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestia wiz. Ambasador USA w Polsce, pani Georgette Mosbacher, zapewniała, że to się wkrótce wydarzy, że te wizy zostaną zniesione dla Polaków, no ale jak przychodzi to do czego i przychodzimy na poziom konkretu, no to są te wskaźniki odmów, które są wciąż
zbyt wysokie, byśmy się mogli spokojnie o to zabiegać. Mówię oczywiście o zniesieniu wiz. Pytanie, czy ten temat się też pojawi w takich relacjach, czy to jest jednak sprawa bardziej urzędników niższego szczebla? No, rozmawialiśmy o tym z prezydentem właśnie. To jest tak, że brakuje nam tam 1% tych odmów, żeby wejść automatycznie do tego programu With a Waiver. Natomiast też warto się przyjrzeć temu, z jakiego powodu są te odmowy. No to jest naprawdę niektóre te wnioski, to jest kompromitacja. To są ludzie, którzy młodzi, silni mężczyźni, całe życie zatrudnieni tutaj w budowlance, na przykład oni nagle deklarują w tych wizach, że jadą zwiedzać muzea nowojorskie, tak? Więc to są takie, no tak podejrzane sprawy, że po prostu, no ciężko konsulowi to jakby zrozumieć. Co więcej, rok później taki wniosek jest na przykład ponawiany i ten człowiek już próbuje się dostać na uniwersytet w stanie Ohio, tak? I tam chciałby rozwijać swoją pasję, tak? Natomiast jest to ten sam budowlaniec, który rok wcześniej. I to już mamy dwa wnioski złożone i dwa odrzucone, w związku z tym no ten procent jakiś będzie się utrzymywał. Ale on maleje, ten wskaźnik odmów maleje. Maleje, bo rzeczywiście bardzo dobra akcja Polskich Linii Lotniczy LOT, czy przez LOT, jakby taka sformułowana, ale dużo naprawdę instytucji się do tego podłączyło, taka świadomość, jaki rodzaj wizy wybierać, żeby nie było błędów formalnych, żeby naprawdę wpisywać takie rzeczy, bo tak naprawdę, jeżeli wpiszemy prawdę, to można właśnie, się... Właśnie, bo to fakt jest, że ci, którzy naprawdę poprawnie wypełniają wnioski, wszyscy dostają wizy. Po prostu nie ma odmów. Więc to znaczy oczywiście... na 10 lat i można jeździć. To może nie ma tematu też. Ja uważam, że nie ma za bardzo tematu, bo można spokojnie poczekać, aż ten 1% jeszcze zniknie i my automatycznie wpadniemy do tego. Nie ma sensu z tego powodu coś załatwiać, coś proponować, handlować, bo to nie jest tego warte, żebyśmy za to coś przehandlowywali. Pytanie też zresztą co? Może to jest takie też, znaczy prestiżowe jest oczywiście spojrzenie, bo jak patrzymy na tą mapkę Europy i ten czerwony punkt Polska pośród wszystkich innych krajów, które nie mogę, to się nam wmawia, że jesteśmy jakoś upokarzani przez Amerykanów. To jest, znaczy trzeba spędzić ze 2-3 godziny na wypełnianie takiego wniosku, bo on jest bardzo skomplikowany. Niektóre pytania są przedziwne, czy jesteś stręczycielem nierządu, czy też handlujesz narkotyki, czy jedziesz tam przeprowadzić atak terrorystyczny. Przedziwne pytania, ale okej, tak chcą Amerykanie, każdy to musi wypełnić. I tak naprawdę po tym dostajemy wizę turystyczną na 10 lat i tematu nie ma, więc ja nie wiem, czy jest się tutaj o co bić, czy to powoli jest rzeczywiście taki do końca temat. Chciałem jeszcze o krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o kadencję Donalda Trumpa w perspektywie, czy właśnie w odniesieniu do Polski. Było sporo obaw na początku, zwłaszcza biorąc pod uwagę wypowiedzi kampanijne jeszcze kandydata Trumpa, później już prezydenta mniej, ale również pojawiały się, które sugerowały, że no nie do końca będzie rozumiał tutaj wrażliwość Europy Środkowo-Wschodniej, że będzie właśnie przychylny wobec Rosji. Były te oskarżenia wobec ludzi Trumpa. Jak to można podsumować? To były strachy na lachy, czy coś jednak jest w Trumpie, co nie powinno nas cieszyć? Znaczy, to były trochę strachy na lachy w takim sensie, że resetu z Rosją próbował już Barack Obama. To się nie udało. Nigdy się nie udał reset z Rosją, że tego amerykańskiego prezydenta tak naprawdę. Więc było do przewidzenia, że nawet jeżeli Trump by coś takiego spróbował, to by się skończyło tak samo, ze względu na postawę Kremla. Po prostu, najzwyczajniej na świecie. I tak się stało. A druga rzecz jest taka, że Trump nie musi rozumieć wrażliwości Europy Środkowo-Wschodniej. To jest absolutnie nie jest konieczne. To, co Trump rozumie, jest to, że prezydentura Baracka Obamy doprowadziła do osłabnięcia pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, wycofania się z Europy, wycofania się z kluczowych miejsc, oddania rynku jakby i pozwolenia, otwarcie, uchylenia drzwi, gdzie Władimir Putin na tym wstawił nogę. To jest wojna w Gruzji, tak, agresja na Ukrainę, i że Stany Zjednoczone muszą wrócić do tych regionów, z których się poprzednio wycofały, bo to leży w interesie Stanów Zjednoczonych. I to administracja Trumpa rozumie. I to równocześnie jest dobre dla Europy Środkowo-Wschodniej. I dla Polski, bo Polska jest ambasadorem Stanów. I myślę, że nie jest to możliwe, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych rozumiał wrażliwości wszystkich regionów. Nie jest to absolutnie konieczne. On ma doradców, którzy się znają na różnych regionach, na specyfikach, i on po prostu podejmuje decyzję pod względem tego, co jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Kropka. Musimy postawić kropkę. Do rozmów o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych wrócimy, gdy do tej wizyty już dojdzie. Na razie trochę wróżąc, a trochę zastanawiając się nad tym, co może nas czekać, mam nadzieję, że doszliśmy do odpowiedzi na pytanie, co prezydent Duda załatwi w Stanach Zjednoczonych. Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło, dziękuję serdecznie. Dziękuję również ja, Marcin Fiołek. Do zobaczenia.